Dobra, siema siema. Dzisiaj trochę taki inny odcinek. Wczoraj sobie jeździliśmy i było ciemno na parkingu. No i jechałem, no i chciałem zahamować. No i zahamowałem przed nim. A że było ciemno i nie widziałem, że jest piach, to się nie mogło skończyć inaczej, jak położenie motoru na bok i przefrunięcie przez połowę parkingu. A że wolno jechałem, to się za bardzo nic nie stało. Stało się tylko tyle, że kufer jest tu delikatnie porysowany. Tu kierunkowskaz trochę porysowany. Tutaj jest osłona tłumika trochę. Tu trochę jest porysowane. Trochę tu. Trochę tu. Trochę tu, bo teraz najgorsze, kierunkowskaz połamany, zaraz go naprawimy i tu chrom się starł. Ale to wpadł na taki pomysł, tylko śrubokręta nie wziąłem, że odkręcę te trzy śrubki i może po prostu sego tako wezmę. Nie wiem, czy da radę, ale powinno dać radę. Wtedy to będę miał tu, więc będzie gituwa. A widziałem na Allegro, to takie 70 zł kosztuje to. Trochę mi szkoda. A i tu się trochę wzięło, obtarło. I w sumie to tyle. Kurde, ten autokarę będzie jechał. No, to potrzebne rzeczy wziąłem do tego. Nagrywa się? Nagrywa. Dobra, poczekamy, aż tak ciuchcia pojedzie. Wziąłem ze sobą rzeczy, które powinny się przydać. Mam nadzieję, że coś pomogą. O, taśma, ale ta nam się nie przyda, bo jest czarna cała. Przezroczysta taśma powinna się przydać. I klej. Więc zaraz tu spróbujemy coś podziałać. Jakby to tu... Połamało się tu na trzy kawałki tylko, więc nie jest najgorzej. Dobra. Tu byłoby tak trzeba złapać. I tu jest. Kurde, jakiś ty potem będzie. A tu na śrubkę trzyma akurat. A to sobie nie skleję tego tak. Chyba że skleiłbym to od razu. Potem to jakoś. Wsadził. Dałoby radę tak? Kurde, nie dałoby radę tak. To muszę już wsadzone skleić. Kurde. Ty potem się stanął, tam patrzy się na mnie. Nie lubię, jak ktoś się na mnie patrzy. Kurde, teraz o. Tu. No i dobra, to mamy już spasowane elegancko. Czy ten kawałeczek. O. Dobra, trzyma się elegancko. Tu. Dobra, kleja wyźniemy. Smarujemy tu trochę, żeby się to trzymało lepiej. I będzie raczej w cacy. Tylko nie wiem, czy to... To jest takie... Czy mi to tam do środka tylko nie wyciało? Czekajcie. Dobra. Tuby. Dobra, w te dziurki mniej więcej idzie. O, tu rozsmaruję.
tu jakoś mniej więcej by posmarował. Oj, za dużo, przedobrzyłem. Kurde, tam mnie klej wszedł niepotrzebnie. Dobra, powinno być cac. Taśma nam się chyba nie przyda w końcu. Chyba, że zrobimy taką izolację z tej taśmy. Żeby tam woda się aby nie dostała. Dobra, zobaczymy, czy kierunek mi działa. A coś tam świeci. Nie jest źle. Dobra. To sobie przekręcę. Z tym nie będę nic robił. Się obtarło delikatnie. On i tak jest z tej strony popękany. O, jaki uwalony cały. Więc no. Tu jaki brudny. Dobra, poczekamy chwilę. Niech ten klej wyschnie. I zobaczymy, co z tego będzie. To widzimy się za chwilkę. Dobra, klej chyba wysechł. Zaraz go sprawdzimy. Tu się trzyma niby. Nie no, docisnę w sumie, bo tutaj jeszcze jest. Kurde, już się kleje. Tu też się kleje, kurde, wszędzie się kleje. Dobra, docisnę. Trzymam tak chwilę. Oho. Już po mnie, zostanę tu na wieki. A! Dobra. Dobra, powinno być cacy. Dobra, to byłoby na tyle. Tam jakiś sobie ziomeczek jechał. To byłoby na tyle w tym filmie. Nie wiem, co tu jeszcze można powiedzieć. Naprawiłem tylko kierunek. Chyba. Kiera niby jeszcze jest krzywa, ale mi się jakoś dobrze jedzie. Tak samo jak wcześniej. No motorze kolegi się przejechałem, to też mi się wydaje, że on ma krzywą. Nie wiem, kwestia przyzwyczajenia czy coś. Dobra, to jeśli film się spodobał, to zostawcie tam lajka, suba, komentarz jakiś. Kurde, pod Narodowym się stoimy, o, widać tam trochę Narodowego. Dobra, cześć.